Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym wykładzie. Witam opiekunów i nauczycieli. Witam uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Marcina Kromera w Gorlicach. Witam również uczniów 13 liceum ogólnokształcące w Krakowie, Technikum Mechaniczne nr 30 w Krakowie, uczniów 3 liceum ogólnokształcącego w Jaworznie, 6 liceum ogólnokształcącego z Krakowa oraz uczniów liceum ogólnokształcącego imienia Marii Curie-Skłodowskiej w Skawinie i jeszcze z 20 liceum imienia Leopolda Staffa. Dzisiejszym wykładowcą jest niezwykle miło powitać naszego prelegenta, pana doktora habilitowanego Andrzeja Oczywołka z Zakładu Koryzgenności Astrofizyki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan Oczywołek zajmuje się teorią budowy i ewolucji gwiazd neutronowych, presupernowych oraz supernowych, implozyjnych i termojądrowych. Szczególnie interesuje go emisja neutrin z badanych obiektów astrofizycznych oraz rola rotacji. Ostatnie zagadnienie jest obecnie intensywnie analizowane w jego macierzystym zakładzie za pomocą rachunków numerycznych i analitycznych. W ramach ogólnej koryzgenności badana jest struktura rotującej czasoprzestrzeni i rozkład materii, w tym pól magnetyczny w obiektach złożonych z centralnej czarnej dziury i samograwitującego toroidu na jej orbicie. Pan Oczywołek, poza pracą naukową, to pasjonat rowerów, żeglowania i współczesnych map internetowych. Zaś tytuł wykładu to toroidalne struktury wokół czarnej dziury. Bardzo proszę. Miło mi wszystkich powitać na naukowych czwartkach. Ja dzisiaj będę mówił o obiektach, które w kosmosie ostatnio budzą wielkie zainteresowanie. To zainteresowanie, jak widać z planszy tytułowej, udziela się także reżyserom w Hollywood i tutaj mamy przykłady scen z dwóch filmów. Tu jest Avengers Infinity War, gdzie no, to jest wizja hollywoodzka, jak sobie wyobrażają gwiazdę neutronową i torus na tej orbicie. On oczywiście jest sztuczny, jak rozumiem. A tutaj mamy scenę z serialu Star Trek Discovery, gdzie to załoga znanego statku kosmicznego no, trafia na czarną dziurę otoczoną przez torus. To jest tak powiem, wizualizacja, która się pojawia wielokrotnie, na przykład w filmie też Interstellar. Także jak widać, Hollywood czerpie już z tych astrofizycznych tematów pełnymi garściami w swoich superprodukcjach. Na początek, żeby troszeczkę wprowadzić temat, chciałbym poklasyfikować te obiekty, prawda? Bo my mówimy o obiektach, które składają się z pewnej masy w centrum i jakiegoś rozciągłego obiektu na orbicie. Najprościej te rozciągłe obiekty na orbicie poklasyfikować ze względu na wymiar, jaki one posiadają. Więc to mogą być obiekty jedno-, dwu- lub trójwymiarowe. I w szczególności możemy spotkać takie obiekty, które są rozrzucone wzdłuż orbity. One pojawiają się na przykład w sytuacji, kiedy kometa ulegnie zniszczeniu, czy też poprzez zderzenie, czy też może nadmiernie się rozkręci, czy może przejdzie w pobliżu jakiegoś masywnego ciała i ulegnie rozerwaniu. I takie szczątki, one powoli się rozciągają na orbicie i w pewnym momencie tworzą taki, można powiedzieć, okrąg złożony z okruszków skalnych, który okrąża obiekt centralny. Tutaj wydaje się, że opis takiego obiektu jest dość prosty, ale w rzeczywistości tak nie jest. Jest związany z tym pewien paradoks odkryty przez polskiego astronoma Piotrowskiego. On mianowicie rozwiązał bardzo proste zadanie. Najpierw umieścił na takim okręgu trzy ciała w postaci trójkąta równobocznego, policzył prędkość orbitalną tego obiektu, potem podzielił go na 6, na 12 i tak coraz bardziej skomplikowane wielokąty. No i naiwnie sądząc, taki okrąg powinien obracać się z jakąś prędkością kątową. No, okazuje się w wyniku rachunku, że ta prędkość jest nieskończona. To jest oczywiście nonsens, ponieważ taki obiekt na orbicie nie może się na przykład poruszać szybciej niż prędkością światła. Jeżeli chodzi o obiekty dwuwymiarowe, to możemy wyobrazić sobie dwa typy tej dwuwymiarowej struktury. No na przykład taki pierścień, prawda, tak jak tutaj moja obrączka ślubna na palcu, czy pierścień jedyny z Władcy Pierścieni, no tego typu obiekty w kosmosie nie występują. Natomiast można sobie wyobrazić, że taki obiekt mógłby zostać umieszczony na orbicie sztuczny, prawda, wytworzony przez jakąś zaawansowaną cywilizację. To jest częsty temat w literaturze czy filmach science fiction. Bardziej realistyczną strukturą dwuwymiarową jest dysk płaski. Ja tutaj przyniosłem właśnie taki model płyty CD, ponieważ nie wiem, z którego pokolenia Państwo jesteście, czy jeszcze
macie do czynienia z tego typu obiektami, więc takie płaskie dyski, rzeczywiście puste w środku, tu płyta CD jest bardzo dobrym modelem, występują. Najpiękniejszym z nich w Układzie Słonecznym jest właśnie pierścień Saturna, aczkolwiek pierścienie występują też wokół innych obiektów. Innym przykładem są galaktyki spiralne, które jeżeli oglądamy je w tym samym kierunku, w którym położony jest dysk galaktyczny, okazują się wyjątkowo cienkie. To jest właśnie przykład takiej galaktyki ułożonej praktycznie dokładnie w linii naszego widzenia. Widać, że ten dysk galaktyczny jest cieniutki. Tak naprawdę płyta CD rzeczywiście stanowi dobre przybliżenie galaktyki, w której na przykład my mieszkamy. No, my tego nie widzimy, ponieważ ta grubość jest rzędu kilkuset lat świetlnych, co jest tak rozmiarem gigantycznym. Natomiast w porównaniu do średnicy dysku rzędu kilkuset tysięcy lat świetlnych, to jest rzeczywiście struktura, można powiedzieć, cienka jak płyta gramofonowa. Natomiast to, co nas interesuje tutaj, to są obiekty w pełni trójwymiarowe. Tutaj terminologia jest bardzo, że tak powiem, zagmatwana, jeszcze zależy od języka. Na przykład Amerykanie z upodobaniem nazywają te struktury wokół czarnych dziur polskimi pączkami, przy czym pod pojęciem polski pączek rozumieją właśnie coś takiego, czyli taki pączek z dziurką w środku, prawda? No bo my, gdyby pod pojęciem obwarzanek zwykle, zwłaszcza mieszkańcy Krakowa, rozumieją coś takiego, prawda? Czyli obwarzanek krakowski. No niemniej jednak ta terminologia jest bardzo dziwna. Tutaj na przykład nasza doktorantka niedawno nazwała dysk w kształcie obręczy, prawda? No więc tutaj słownie ciężko jest to opisać, o co nam chodzi. No mi się wydaje, że jednak najbliższy jest jednak rzeczywiście ten taki polski pączek. Trzeba dodać, że polski pączek to jest w astrofizyce dość ściśle zdefiniowane pojęcie, mianowicie chodzi o taki obwarzanek na orbicie rotującej czarnej dziury, ale obwarzanek, który ma praktycznie zerową masę. Wtedy rzeczywiście określenie polski pączek jest adekwatne. Natomiast dzisiaj będę mówił głównie o torusach pochodzących z symulacji zderzenia gwiazd neutronowych. I tutaj no, to jest taka projekcja złożona z dwóch cięć płaszczyznami XY i XZ złożonymi razem, dlatego tej tylniej części tutaj po prostu nie ma, ten torus jest tutaj obcięty. No, więc to są obiekty już stricte trójwymiarowe i one są jakby najbardziej interesujące z naszego punktu widzenia. Ja tutaj, ponieważ tak naprawdę z matematycznego i fizycznego punktu widzenia całe zagadnienie wyznaczenia struktury takiego właśnie obwarzanka na orbicie, czy to wokół na przykład gwiazdy, czy wokół czarnej dziury, no, de facto to jest problem wyznaczenia kształtu cieczy, która porusza się, rotuje w polu grawitacyjnym. No i tutaj moja córka, która też jest w matwizie w liceum w pierwszej klasie, zwróciła mi uwagę, że no tutaj jakby, ja myślałem, że poziom zerowy to jest właśnie rotująca ciecz, prawda? Tak jak tutaj mamy w wiaderku, prawda? Ona przyjmuje jakiś kształt, ale zwróciłem uwagę, że jest jeszcze prostszy poziom trudności, mianowicie można zadać pytanie, jaki kształt ma ciecz nieruchoma. Oczywiście powierzchnia cieczy nieruchomej jest płaska. Jeżeli zadamy sobie takie analogiczne pytanie, jaki przyjmuje kształt nieruchoma ciecz w przestrzeni kosmicznej, no tutaj odpowiedź też wydaje się oczywista, że jest to kształt kulisty, natomiast zwracam uwagę, że no przez wiele tysięcy lat ludzkość nie uznawała tego za oczywiste i tutaj warto przytoczyć cytat ze słynnego dzieła Mikołaja Kopernika De Revolutionibus, gdzie to Kopernik, oprócz oczywiście rozważań dotyczących układu heliocentrycznego, też toczył rozważania na temat czegoś, co można nazwać no, wstępną teorią grawitacji. Otóż Kopernik twierdził, że gdyby we Wszechświecie istniała siła, która skupia wszystkie elementy w jeden, no to wtedy ta siła nadawałaby obiektom w kosmosie kształt kuli, co tłumaczy kulistość między innymi Księżyca, Ziemi, Słońca i innych planet. I ponieważ temat tutaj, on matematycznie staje się coraz bardziej skomplikowany w miarę jak odchodzimy od takiego prostego modelu rotującej cieczy w naczyniu do czarnych dziur, ja tutaj podzieliłem to na takie poziomy, prawda, można sobie powiedzieć jak w grze komputerowej, że przechodzimy na coraz większe poziomy trudności. Więc teraz spróbujemy przejść na poziom pierwszy, czyli jaki kształt ma rotująca ciecz w stałym, jednorodnym polu grawitacyjnym, czyli takim jak na przykład występuje w tej sali. Czasami tego typu eksperyment nazywa się wiadrem Newtona. Tu oczywiście zadanie jest dość proste. Myślę, że licealiści bez problemu sobie z nim poradzą. Mamy nasze naczynie, mamy oś obrotu, naczynie rotuje, no i ciecz ulega jakiejś deformacji w porównaniu ze stanem spoczynkowym. I teraz co tutaj się dzieje? No więc możemy spróbować wykonać prosty eksperyment. Tutaj widzicie Państwo, kręcę takim naczyniem. Tu ciecz jest niebieska, żeby było lepiej widać.
Widać, że powierzchnia się wygina. Im szybciej kręcę, tym to wygięcie jest większe, im wolniej, tym jest mniejsze. Tutaj, jak widać, jak się porządnie rozkręcimy, to możemy nawet osuszyć dno, o tym za chwileczkę. Jaki jest kształt tej powierzchni? Tutaj może tego nie widać, ale lepiej tu widać na takim eksperymencie, gdzie ta ciecz jest włożona w takie płaskie akwarium. I tutaj widać, że ta ciecz układa się w kształt, który no, wygląda jak parabola. No i pytanie, czy rzeczywiście to jest parabola? No tu rachunek nie jest specjalnie skomplikowany. Na taką ciecz, na jej powierzchni działają dwie siły. Jedna to jest siła odśrodkowa, centryfugalna, i druga to jest siła grawitacji. I wypadkowa tych sił, suma tych sił odśrodkowej i grawitacyjnej, ona musi być prostopadła w każdym punkcie tej cieczy do jej lustra. Gdyby nie była prostopadła, no to oczywiście ta siła styczna spowodowałaby, że ta ciecz by przepłynęła do momentu, aż się ułoży tak, że wektor wypadkowy będzie prostopadły do powierzchni. To samo można przeformułować w inny sposób. Możemy powiedzieć, że ta powierzchnia musi być powierzchnią ekwipotencjalną. I tutaj musimy wyliczyć sobie te, czy możemy zamienić je na przyspieszenie centryfugalne. Ono jest równe omega kwadrat razy r, gdzie omega to jest prędkość kątowa obrotu tego naczynia. Oczywiście przyspieszenie grawitacyjne g jest wszystkim znane, ono jest po prostu stałe. To przyspieszenie jest stałe. Możemy łatwo policzyć sobie energię potencjalną dla takich sił. Tu zwracam uwagę, że siła odśrodkowa zachowuje się tak jak sprężyna, ale taka, można powiedzieć, odwrotna, prawda? Czyli my musimy siłę przyłożyć, żeby coś sprowadzić do osi obrotu, natomiast bardzo łatwo jest z obracającego obiektu wypaść, prawda? Więc tutaj ta siła, ten potencjał siły odśrodkowej będzie równy tak jak potencjał siły sprężystej, 1/2, tu współczynnikiem k będzie omega kwadrat, odległość od obrotu w kwadracie, z tym, że ze znakiem ujemnym, prawda? Czyli ta energia potencjalna jest największa na osi obrotu. Energia potencjalna grawitacyjna, czy potencjał grawitacyjny jest oczywiście znany, bo on jest równy po prostu gz, jeżeli wprowadzimy sobie układ odniesienia, gdzie tutaj mamy oś z, a tutaj będzie oś określająca odległość od osi obrotu. No i ja twierdzę, że ta powierzchnia musi być powierzchnią ekwipotencjalną, czyli suma tych dwóch potencjałów, centryfugalnego i grawitacyjnego, musi być stała. Co określa ta stała? No ta stała określa nam, ile cieczy wlejemy do naczynia w chwili początkowej, prawda? Czyli im większa stała C, tym większy poziom cieczy. Więc ona tutaj jest jakby, można powiedzieć, drugorzędna, jeżeli chodzi o wyznaczenie kształtu. No i teraz, jeżeli to poprzypisujemy razem, to dostajemy bardzo proste równanie, że gz minus 1/2 omega kwadrat r kwadrat równa się c. No i wobec tego równanie powierzchni to jest z równe 1/2 omega kwadrat przez g r kwadrat dodać c. To jest równanie, które każdy uczeń szkoły średniej doskonale rozpoznaje. Jest to równanie paraboli, a w tym wypadku paraboloidy obrotowej, ponieważ to jest promień, prawda? Więc tutaj widać, że taka obracająca się ciecz przyjmuje kształt paraboloidy obrotowej. Jakie to ma konsekwencje? No, bardzo ciekawe. Na przykład, gdybyśmy tutaj wlali zamiast zabarwionej wody rtęć, no to uzyskalibyśmy lustro, idealne lustro skupiające. No tutaj niestety panowie z pracowni pokazów fizycznych nie pozwolili na wykonanie takiego eksperymentu, więc musimy się zadowolić wodą. I tutaj widzimy właśnie przykład takiego lustra, które jest wykonane po prostu z naczynia, z rtęcią, które rotuje powoli. Mamy idealne lustro, bez żadnego polerowania, bez wysiłku. No jedyna wada tego lustra, że zawsze jest skierowane pionowo w górę, prawda? No ale jakby można powiedzieć, nie można mieć wszystkiego. I tutaj ktoś mógłby zadać pytanie, no czy rzeczywiście sytuacja wygląda tak prosto? No więc nie wygląda tak prosto nawet w takim modelu. W szczególności, jeżeli byśmy zakręcili tą wodą troszeczkę w inny sposób, czyli nie kręcąc naczyniem, co daje nam ładną paraboloidę, tylko byśmy zakręcili łyżką, tak jak to na przykład ktoś miesza herbatę czy kawę, no to wtedy można zaobserwować, że kształt tej powierzchni tutaj będzie inny. To ewidentnie widać, że to nie jest paraboloida obrotowa. Czemu się tak dzieje? No dzieje się tak dlatego, że lepkość cieczy wymusza zerową prędkość rotacji na ściankach naczynia. No, więc ta ciecz może rotować, ale nie na ściankach, gdzie prędkość rotacji musi być zerowa, co powoduje, że prędkość kątowa tej cieczy nie jest stała. I tutaj, jeżeli ktoś kiedyś
obserwował taką mieszanie cukru, czy na przykład właśnie herbaty z fusami, to zauważył, że te fuzy mają tendencję do gromadzenia się na dnie, ale na osi obrotu. No więc to jest zachowanie, które można powiedzieć jest sprzeczne z intuicją, ponieważ wydawać by się mogło, że siła trzechotkowa powinna te fusy raczej rozrzucić na zewnątrz, a tymczasem one są gromadzone w środku. Jak to się dzieje? Otóż dzieje się tak dlatego, ponieważ przy takiej rotacji płynu, oprócz tej rotacji takiej rozumianej potocznie, czyli kręcenia się płynu, pojawiają się tak zwane prądy południkowe, które w tym wypadku zbierają te fusy na dnie, właśnie na osi obrotu. Istnienie takich prądów jakby wstępujących jest nieuniknione. Każdy to intuicyjnie rozumie. No, każdy wie, że wir na przykład wodny wciąga w dół, nie tylko powoduje kręcenie się obiektu, a tornado wciąga rzeczy do góry, prawda? Więc taka rotacja może się stać wyjątkowo skomplikowana. Drugie pytanie, które ktoś mógłby zadać, a co się właściwie dzieje, jak ja tę ciecz rozkręcę tak bardzo, że tutaj pojawi się suche dno? No więc wydaje się, że no nie powinno się nic specjalnego dziać, ale eksperymenty, które wykonano wielokrotnie w różnych laboratoriach, pokazują, że w takiej sytuacji pojawiają się na dnie różnego rodzaju wielokąty. To jest bardzo zaskakujące. Tu jest akurat przykład eksperymentu, który nie polega na kręceniu cieczą, tylko, znaczy ciecz też jest oczywiście zakręcona, to widać, że ktoś łyżką kręci, natomiast jest to ciekły azot z gorącą wodą. To, co obserwujemy, to jest para i widać, że ten obiekt, no, przyjmuje tutaj w tym wypadku kształt pięciokąta foremnego, w zależności od tego, jak tym zakręcimy, jaka jest prędkość kątowa, jaka jest lepkość cieczy, tu mogą się pojawiać różne wielokąty, na przykład kwadrat, może się pojawić trójkąt, więc tutaj no jest to zachowanie, które można powiedzieć jest dosyć zaskakujące, a pojawia się w takim prostym układzie. Co bardziej zaskakujące, taki właśnie sześciokąt rotujący można zaobserwować na północnym biegunie Saturna. Tutaj pierwsze sondy, które przelatywały obok Saturna, czyli Voyager 1 i 2, one leciały w płaszczyźnie równikowej, więc zdjęcia biegunów były bardzo zdeformowane i ludzie, którzy próbowali jakby odtworzyć kształt tego obszaru biegunowego i wychodził im sześciokąt, to no nie byli traktowani poważnie, prawda? No bo kto mógłby uwierzyć, że chmury na biegunie mają kształt sześciokąta? Natomiast obecnie no doskonale wiemy, to widać na tym zdjęciu, że to rzeczywiście jest sześciokąt i nikogo to nie dziwi, ponieważ można to w dość prostym eksperymencie odtworzyć, prawda? W postaci naczynia z rotującą cieczą i te wielokąty mogą się pojawić. Kolejna kwestia związana z tym prostym eksperymentem to jest tak zwana zasada Macha. Mianowicie filozof niemiecki XIX-wieczny Mach zadał sobie pytanie, a co by było, gdybyśmy nie kręcili tym naczyniem, tylko na przykład tak jak właśnie Thanos z filmu Infinity War mieli taką rękawicę i na przykład zakręcilibyśmy całym wszechświatem naokoło tego wiaderka. To co by się stało? Czy w tym momencie powierzchnia cieczy też by się wygięła, czy by się nie wygięła? No, wychodzi na to, że w ramach ogólnej teorii względności odpowiedź jest twierdząca. Tak, jeżeli my umieścimy ten nasz torus naokoło tej cieczy i go rozkręcimy odpowiednio, to pomimo, że tutaj jest wszystko nieruchome, to sama czasoprzestrzeń zacznie się obracać i rzeczywiście ta powierzchnia się też zdeformuje. Także wychodzi na to, że zasada Macha jest spełniona. Oczywiście nie mamy możliwości rotowania całym wszechświatem. Jeszcze jedna uwaga do tego prostego eksperymentu. Tutaj, no, jaki sposób byśmy tym nie kręcili, to jest niestety, możemy zakręcić raz w jedną, raz w drugą stronę. Ta rotacja może wyglądać bardzo dziwacznie, prawda? Natomiast koniec końców, siły lepkości oporu zawsze doprowadzą do tego, że obiekt będzie rotował ze stałą prędkością kątową. Lepkość wyrówna tą prędkość, więc to jest pewien, można być atraktor. Nieważne jak ten obiekt rotuje na początku, pod koniec będzie rotował ze stałą prędkością kątową. No i ten prosty model, można powiedzieć na poziomie pierwszym trudności, możemy komplikować. Możemy na przykład zadać sobie pytanie, jak na przykład zachowuje się rotująca ciecz, która na przykład ocean, oblewający jakąś planetę, prawda? Tutaj mamy jakiś ocean, rozkręcamy to wokół pewnej osi obrotu z prędkością kątową omega. Jaki jest kształt powierzchni tego oceanu? I tutaj znowu, że tak powiem, wiedza szkolna jest wystarczająca. Możemy sobie użyć znanego wzoru na potencjał grawitacyjny masy punktowej, po prostu minus gm przez r, gdzie r duże to jest odległość od centrum, r małe to jest odległość od osi obrotu, prawda? Więc tutaj to R, powiedzmy R duże to by było tutaj, R małe byłoby tu. I energia, znaczy prędkość kątowa znowu jest stała, więc potencjał centryfugalny się nie zmienia.
i możemy bez problemu napisać równanie powierzchni takiego oceanu rotującego na powierzchni planety. No, ja rozumiem, że takiego wykresu nikt nie narysuje, że tak powiem, z głowy, ale mamy na przykład programy komputerowe i możemy bez problemu w komputerze sobie wyrysować taką funkcję i okazuje się, że wykres tej funkcji wygląda mniej więcej tak. Tutaj mamy tym okręgiem zaznaczony, co by było, gdyby ta ciecz nie rotowała, natomiast jeżeli rotuje, widać, pojawia się spłaszczenie. To spłaszczenie jest dosyć charakterystyczne, ponieważ na równiku pojawia się taki dziubek tutaj. Jeżeli prędkość rotacji jest bardzo duża, to w pewnym momencie ta powierzchnia no, wygląda tak, jakby miała taki kolec, przy tym ten kolec nie jest w rzeczywistości zaostrzony, tylko on ma mniej więcej wykres taki jak funkcja pierwiastek z x kwadrat plus epsilon kwadrat, gdzie epsilon dąży do zera, prawda? Gdyby epsilon był dokładnie zero, to byłaby to wartość bezwzględna, miałaby ostre zakończenie. Ono ma tutaj taki, zawsze takie, można powiedzieć, wygładzenie. Oczywiście tutaj zwracam uwagę, że wypadkowa siła grawitacyjna na przykład tutaj działa w tą stronę, a tutaj w tą stronę. Także gdyby po takiej planecie dało się chodzić, to spotkanie na równiku byłoby dość egzotyczne, prawda? Bo ja byłbym odchylony na przykład pod kątem 45 stopni w tą stronę, a ktoś z drugiej strony w tamto, prawda? Ciężko byłoby podać sobie ręce. Tutaj Państwo widzicie takie krzywe, które ja powiem szczerze, początkowo miałem zamiar je usunąć z rysunku, ale stwierdziłem, że no, nie będę manipulował danymi, ponieważ to są gałęzie niefizyczne rozwiązania, ale one coś pokazują. One pokazują, że w pewnym momencie dochodzi do takiej sytuacji, gdzie siła odśrodkowa tutaj, siła centryfugalna, staje się większa od siły grawitacyjnej. I co się wtedy dzieje? Wtedy rzeczywiście okazuje się, że to też jest powierzchnia ekwipotencjalna i tutaj materia zaczyna uciekać. To był taki popularny w XIX wieku model na przykład formowania się Układu Słonecznego. Wierzono, że Słońce jak się kurczyło, to się rozkręcało i tutaj traciło takie kolejne właśnie, jak można powiedzieć, torusy, które potem kondensowały i tworzyły planety. Oczywiście ta teoria upadła ostatecznie, natomiast to pokazuje, jak, że tak powiem, możemy przejść do obiektów toroidalnych. Prawda? Jeżeli rotacja będzie dostatecznie duża, to ten obiekt zaczyna, można powiedzieć, gubić materię z równika. I tutaj wchodzimy na jakby kolejny poziom trudności, ponieważ dotychczas zajmowaliśmy się zagadnieniem takim, którym prędkość kątowa była stała, czyli omega była jakąś zadaną liczbą. Natomiast pytanie, co się stanie, jak ta prędkość kątowa będzie zależała na przykład od odległości od osi obrotu. Tak jest na przykład w Układzie Słonecznym. Prawda? Tutaj wiadomo, że planeta im dalej, z tym mniejszą prędkością kątową okrąża Słońce. Więc tutaj jest model, w którym zastępujemy tą prędkość kątową na orbicie prędkością keplerowską. Ja tutaj może przytoczę takie proste wyprowadzenie, ono jest zapewne większości z Państwa znane. Mamy masę jakąś m, tu mamy jakąś drugą masę na orbicie, która jest znacznie mniejsza od masy m. Możemy znaczyć, że masa mi jest znacznie mniejsza od m. No i próbujemy wyliczyć prędkość kątową na takiej orbicie kołowej o promieniu równym r. Więc jak wiadomo, tutaj równoważą się dwie siły. Siła odśrodkowa, która jest proporcjonalna do omega kwadrat r i siła grawitacji, która jest proporcjonalna do gm mi przez r kwadrat. Jak przyrównamy te dwie siły do siebie, to otrzymamy znany wzór na prędkość kątową na orbicie kołowej. Tutaj możemy będzie mi omega kwadrat r g m mi przez r kwadrat. No i widać, że tutaj masa tego obiektu na orbicie się skraca, co jest jakby wyrazem zasady równoważności Einsteina, która mówi, że wszystkie obiekty w polu grawitacyjnym poruszają się tak samo. No i możemy z tego wyliczyć, że prędkość kątowa w kwadracie to jest gm przez r do trzeciej, co jest, tak powiem, innym sformułowaniem trzeciego prawa Keplera. No i ktoś by mógł zapytać, jeżeli nasz dysk czy toroid rotuje z taką prędkością kątową, to jaką on będzie miał strukturę? Więc tutaj możemy wyliczyć sobie znowu potencjał tej siły centryfugalnej. Taki potencjał centryfugalny jest zadany wzorem minus, tutaj musimy mieć całkę, mam nadzieję, że Państwa nie przerazi ta całka. Wstawiamy tutaj prędkość kątową w kwadracie, omega kwadrat r dr. No i teraz jeżeli wstawimy tutaj odpowiednie
wzory, to dostajemy całkę. Omega kwadrat to jest gm przez r do trzeciej razy r dr i okazuje się, tutaj się skraca r, dostajemy r w kwadracie, całka z r do minus drugiej to jest r do minus pierwszej i dostajemy, że to jest minus gm przez, przepraszam, tutaj minusa zgubiłem, to będzie z plusem, przez r. I co jest zaskakujące, że ten potencjał odśrodkowy ma identyczną postać jak potencjał grawitacyjny, prawda? Czyli gdybyśmy użyli tego równania dosłownie, no to wyszłoby nam zero. Więc tutaj stosujemy pewien trik, mianowicie zmieniamy masę, prawda? Czyli masa odpowiedzialną za punkt centralny będzie troszeczkę inna niż masa odpowiedzialna za rotację, prawda? I w tym wypadku dostajemy znowu równanie powierzchni takiego rotującego zgodnie z prawem Keplera obiektu. Możemy to znowu wyrysować na przykład w matematyce i dostajemy taki obiekt. Okazuje się, że w tym momencie pojawia się nam właśnie kształt takiego obważanka. On tutaj ma oczywiście pewne patologiczne własności, mianowicie dotyka punktu centralnego, ale to jest taki bardzo prosty model, który pokazuje, że można w ramach fizyki szkolnej wyliczyć strukturę takiego, przynajmniej w ramach teorii Newtona, rotującego keplerowsko-toroidu. I to jest właśnie ten, można powiedzieć, poziom wyższy. Co dalej? No, tych poziomów tutaj trudności można, tak powiem, rozwinąć bardzo wiele. No, my doszliśmy na razie do tego modelu trzeciego, czyli płaskiego dysku keplerowskiego. Zwracam uwagę, że jeżeli te masy w prawie rotacji w potencjale odśrodkowym i w potencjale grawitacyjnym będą takie same, to ten dysk stanie się nieskończenie cienki, no i sprowadzi się do na przykład czegoś w rodzaju pierścienia Saturna. No tutaj można to komplikować. Kolejny poziom trudności to byłoby pole grawitacyjne, które nie jest zadane takimi prostymi wzorami typu gm przez r, tylko na przykład jak to jest pole grawitacyjne pochodzące od elipsoidy, prawda, gdzie są już zadane pewnymi całkami. Jeszcze wyższy poziom trudności to jest dodanie rotacji różnicowej i samograwitacji obiektu, którego w ogóle nie znamy kształtu. Prawda? Te kształty mogą być kompletnie dowolne. Państwo sobie zdają sprawę, że jeżeli zamieszam tą ciecz w jakiś dziwny sposób, to powierzchnia też będzie dziwna. Więc tutaj mamy jakby dwie niewiadome. Nie wiemy, jaka będzie kształt tego obiektu, a dla tego kształtu nie wiemy, jaka będzie grawitacja. Więc problem można rozwiązać tak naprawdę tylko numerycznie w tym wypadku. No i tutaj wreszcie dochodzimy do pewnego limitu, który jest związany z ograniczeniami teorii Newtona. No i w pewnym momencie możemy zadać pytanie, czy coś zmieni, jeżeli w środku zamiast tej masy punktowej damy czarną dziurę. Oczywiście to dużo zmieni, ja za chwileczkę o tym powiem. No i wreszcie możemy zapytać, a co będzie, jak ta czarna dziura sama będzie rotowała. To jest jeszcze wyższy poziom trudności. No i wreszcie te ostatnie, jakby najtrudniejsze zagadnienie to jest, co jeżeli mamy do czynienia z rotującą czarną dziurą i silnie rotującym toroidem o bardzo dużej masie, który deformuje tą czarną dziurę w środku. A tutaj już jest poziom bardzo wysoki, są oczywiście wyższe. Tutaj rozważamy nawet takie dyski, które są jeszcze namagnetyzowane, ale o tym nie będę. Więc jak wygląda opis takiego obiektu z czarną dziurą w środku? Więc tutaj chciałbym wrócić na chwileczkę do prawa Keplera i przepisać je w formie, której no, Państwo pewnie nigdy na oczy nie widzieli, ale która jest bardzo przydatna. Więc wracamy do tego wzoru. Mamy trzecie prawo Keplera zapisane przy pomocy prędkości kątowej. I teraz chcielibyśmy zapytać, jaki jest moment pędu tej masy, tutaj masy mi, która porusza się na orbicie z jakąś prędkością v. Więc wzór na moment pędu jest Państwu znany, jak oznaczam literą j. Ten moment pędu jest równy momentowi bezwładności i razy prędkość kątowa. Moment bezwładności masy punktowej znajdującej się w odległości r od osi obrotu jest bardzo prosty, to jest po prostu mi razy r kwadrat. Prędkość kątowa nam zostaje. I tutaj definiuję sobie nową wielkość, której my używamy, to będzie j małe. To jest moment pędu podzielony przez masę tego obiektu z definicji i ten moment pędu małe j będzie równy po prostu r kwadrat razy omega. No i teraz chcielibyśmy sformułować prawo Keplera w takiej postaci, żeby nie pojawiał się w nim w ogóle promień R. Dlaczego? No bo jeżeli wstawimy w środek czarną dziurę, no to przestrzeń staje się zakrzywiona. Tu się pojawia horyzont zdarzeń, tu się pojawia osobliwość. No i oczywiście odległość od osobliwości do horyzontu jest nieskończona, prawda? Więc tutaj w ogóle nie można mówić o odległości w normalnym sensie, prawda? Przestrzeń jest zakrzywiona. Więc staramy się to prawo przeformułować tak, żeby r nam znikło z rachunku. To można dość prosto zrobić. Na przykład
przepisując te równania, można powiedzieć, jedno pod drugim, prawda, i będziemy mieli omega kwadrat równe gm przez r do trzeciej, no i chcemy wyeliminować r. Najprościej to można zrobić, to podnosimy całość stronami do potęgi trzeciej, a to podnosimy do kwadratu. No i co dostajemy? Dostajemy j w trzeciej potędze, to jest równe r w szóstej potędze omega w trzeciej potędze. Tu będziemy mieli omega w czwartej potędze, to się równa g kwadrat m kwadrat przez r do szóstej. Mnożymy to stronami i po wymnożeniu stronami dostajemy coś takiego. J do trzeciej omega do czwartej to się równa r do szóstej omega do trzeciej razy g kwadrat m kwadrat przez r do szóstej. R do szóstej się nam skraca, omega do trzeciej się nam skraca. Dostajemy, że j do trzeciej to jest równe g kwadrat m kwadrat, g kwadrat m kwadrat. Tutaj zostaje jeszcze omega, więc dzielimy przez omegę i dostajemy prawo rotacji w postaci j, to jest pierwiastek trzeciego stopnia z g kwadrat m kwadrat przez omega. I to jest postać trzeciego prawa Keplera, która już nadaje się do bezpośredniego użycia w ogólnej teorii względności, bo tutaj nie mamy już promienia. Takie równanie, które jest czasami nazywane równaniem Bernoulliego, ponieważ ono jest blisko spokrewnione z równaniem linii prądu, zastępujemy analogicznym równaniem z ogólnej teorii względności. Tutaj pojawia się entalpia, czyli pewna wielkość fizyczna charakteryzująca ilość masy. Ona się tutaj nie zmienia. Zamiast potencjału grawitacyjnego mamy zerową składową czteroprędkości, która odpowiada potencjałowi w ogólnej teorii względności. I zamiast potencjału odśrodkowego mamy całkę właśnie z tej zależności momentu pędu na jednostkę masy od prędkości kątowej. Tutaj jako ciekawostkę podaję, jak te wzory się zmieniają w przypadku, jeżeli mamy czarną dziurę nierotującą i czarną dziurę rotującą. Tu zwracam uwagę, że jakby jedynym elementem, który różni to prawo rotacji dla czarnej dziury, jest to minus 3 omega przez c kwadrat. No i ten wyraz jawnie znika w przypadku, gdy prędkość światła dąży do nieskończoności, prawda? Ponieważ ten wyraz po prostu staje się równy 0. Więc widać ewidentnie, gdzie tutaj możemy dostać tą granicę newtonowską. Tutaj, że tak powiem, chciałbym tylko pokazać, żeby Państwo sobie zdawali sprawę, że te rachunki, które ja pokazuję na tablicy, one może nie odzwierciedlają dokładnie tego, co my robimy, żeby wyliczyć strukturę takiego toroidu wokół rotującej czarnej dziury. Więc tutaj w przypadku teorii Newtona musimy rozwiązać równanie Poissona, które jest dość proste, różniczkowe. Natomiast tu mamy cztery takie równania podobnego typu, ale znacznie bardziej skomplikowane, w szczególności jeżeli popatrzymy na te prawe strony równań, które są dane niezwykle skomplikowanymi wyrażeniami. Ja powiem szczerze, jak zobaczyłem to pierwszy raz w życiu, to stwierdziłem, że nie mam ochoty się czymś takim zajmować, ale koledzy mnie przekonali, że to tak naprawdę, no, tylko te wzory są bardzo skomplikowane. Natomiast jeżeli chodzi o koncepcję, to jest to rachunkowo bardzo zbliżone do rachunków w teorii Newtona. Co trzeba zrobić? Po prostu takie równanie różniczkowe trzeba rozpisać na pewnej siatce numerycznej. Tutaj mamy fragment czasu przestrzeni zawierającej toroid, tu jest czarna dziura w środku, jej horyzont, musimy uciąć oczywiście brzeg zewnętrzny. Dzielimy to, zwykle to dzielimy na około 100 takich, można powiedzieć, radialnych stref w kierunku radialnym, tysiąca w kierunku radialnym, około 100 w kierunku kątowym i zamieniamy takie równanie różniczkowe na układ równań liniowych. Państwo zapewne wiecie, jak rozwiązać układ równań liniowych. Tylko problem jest taki, że to równanie zawiera około 100 tysięcy niewiadomych. Jeżeli zawiera 100 tysięcy niewiadomych, to macierz, którą trzeba w tym równaniu zapisać, zawiera około 10 miliardów niewiadomych, więc jak zakładam, że każda liczba zajmuje kilka bajtów, są to już dziesiątki czy setki gigabajtów pamięci potrzebne, żeby tego typu układ, liniowy układ równań rozwiązać. Znaczy koncepcyjnie to jest proste, prawda? Natomiast wymaga to sporego sprzętu numerycznego, żeby coś takiego zrobić. My tutaj to opanowaliśmy w naszym zakładzie. No i teraz do czego takie rachunki można zastosować? Więc tutaj najbardziej znanym w ostatnich latach przykładem takiego procesu jest zderzenie dwóch gwiazd neutronowych, które czasami jest nazywane kilonową. Ja tutaj może postaram się pokazać taką krótką animację, jak wygląda to
zderzenie. O, tutaj widać, tu mamy dwie gwiazdy neutronowe, które początkowo rotują, potem się zlewają w jedną, ona bardzo szybko rotuje. Nagle pojawia się w centrum czarna dziura, która zaczyna wchłaniać tą gwiazdę neutronową, ale nie wchłania wszystkiego, tylko część materii zostaje na orbicie i tworzy właśnie taki toroid, prawda, który tutaj okrąża tą czarną dziurę, ponieważ tutaj materii już w centrum nie ma, więc ta czarna dziura, można powiedzieć, to przestaje zjadać tą materię i ten toroid zostaje na, no trudno powiedzieć, jaki czas. Tego na razie nikt nie wie. Wiadomo, że on przynajmniej kilkadziesiąt czy kilkaset obrotów wokół czarnej dziury trwa. To oczywiście cały ten film to zajmuje kilka sekund, prawda? Więc to jest proces, który dzieje się bardzo szybko. Pomimo, że te gwiazdy neutronowe mają taką masę jak Słońce, no to te orbity, one tam chyba w skrajnym wypadku to już są częstotliwości rzędu ponad 1000 Hz, czyli to jest prawie 1000 orbit na sekundę, prawda? To musicie Państwo sobie wyobrazić, jakie to są obiekty, prawda? One się tam już orbitują z prędkościami bliskimi prędkości światła. I tutaj, ja tak powiem, wracam do takiego rysunkowego streszczenia tego filmu, który Państwu pokazywałem. Zaczynamy od dwóch gwiazd neutronowych na orbicie, które w pewnym momencie zaczynają się zlewać ze sobą. One, no, materia neutronowa jest pewnym rodzajem płynu, prawda? Więc ten płyn zaczyna ze sobą oddziaływać, skleja się. I w wyniku tego powstaje jedna gwiazda neutronowa, którą nazywamy supermasywną. Co to znaczy supermasywna? To znaczy większa niż masa graniczna. Prawda? Czyli ta gwiazda neutronowa chwilowo ma masę większą niż to jest możliwe. I ona się musi zapaść do czarnej dziury. Ta rotacja będzie w pewnym momencie coraz wolniejsza i tutaj jest nieuniknione, że w pewnym momencie powstaje czarna dziura w centrum, czy z tej gwiazdy neutronowej. W momencie, jak powstaje czarna dziura, no, sytuacja się drastycznie zmienia, ponieważ czarna dziura zaczyna wchłaniać materię, która okrąża swoje otoczenie. To, co zostaje, zostaje tego bardzo niewiele. Tu Państwo macie konkretne liczby. Jeżeli masa tych początkowych gwiazd neutronowych to jest około 1,6 masy Słońca, powstaje czarna dziura o masie 2,8 masy Słońca. Natomiast masa tego torusa, który zostaje, to jest niewiele. To jest jedna, można powiedzieć, dziesięciotysięczna masy Słońca, ale no, przypominam, że jedna dziesięciotysięczna masy Słońca to jest ciągle 1/10 masy Jowisza, prawda? Więc to nie jest tak mało. Mało w porównaniu do masy Słońca, natomiast w porównaniu do na przykład masy Ziemi to jest dużo. No i ostatecznie zostaje nam właśnie taki obważanek, który znajduje się na orbicie czarnej dziury. I tutaj chciałbym właśnie parę słów komentarza do tego toroidu. Ja tutaj wyprowadziłem przed chwileczką to prawo rotacji, które nazywam prawem rotacji newtonowskiej. I spróbujmy narysować wykres, jak się zachowuje taki obiekt. Myślimy na jednej osi prędkość kątową omega, na drugiej osi moment pędu. No i to jest wykres funkcji typu 1 nad pierwiastek trzeciego stopnia z omega. No to Państwo wiecie, że 1 nad omega to by wyglądało jakoś tak, tylko troszeczkę zdeformowane. Więc to jest wykres tej zależności. I tutaj zwracam uwagę, że ta górna część krzywej to jest obszar, który odpowiada promieniowi dążącemu do nieskończoności. Czyli to jest bardzo daleko od obiektu centralnego, tu jesteśmy bardzo blisko obiektu centralnego. Bardzo daleko od obiektu centralnego, moment pędu też dąży do nieskończoności, ale prędkość kątowa dąży do zera, prawda? Czyli tutaj to jest znana rzecz, tak jak się mówi na przykład w Układzie Słonecznym, no, większość momentu pędu jest w planetach, a nie w Słońcu, prawda? Więc te obiekty daleko okrążają nas bardzo wolno, ale mimo to niosą bardzo dużo momentu pędu. Natomiast jak się zbliżamy do centrum, czyli promień nam zbliża się do zera, to moment pędu nam też dąży do zera, ale prędkość kątowa dąży do nieskończoności. Co to oznacza? No to oznacza, że jakikolwiek obiekt, który chciałby zejść z dużej odległości blisko, na przykład chcemy wysłać sondę na przykład na Merkurego, prawda? To musimy się pozbyć tego momentu pędu. Jak to zrobić? No to jest bardzo trudne, ponieważ moment pędu jest zachowany, prawda? Więc tutaj no, trzeba różne techniki stosować, wielokrotne okrążanie, na przykład Wenus i tak dalej, żeby to zrobić. Więc tutaj widzicie Państwo, że jest bardzo trudno materię zmusić do, że tak powiem, zbliżenia się do obiektu centralnego. No i poza tym mamy tutaj tą patologię w postaci nieskończonej prędkości kątowej. Natomiast jeżeli poprawimy to prawo rotacji, tak jak to przewiduje ogólna teoria względności, czyli zapiszemy to w postaci takiej, tutaj będziemy mieli odwrotność tego, czyli tutaj mamy pierwiastek trzeciego stopnia z omega przez g kwadrat m kwadrat. Tak jak już wspominałem, jedyną różnicą w stosunku do czarnej dziury nie obracającej się jest, że tu pojawia się taki wyraz 3 omega przez c kwadrat.
co to oznacza, że pojawia się tutaj w pewnym momencie dzielenie przez zero, czyli asymptota. Tu się pojawia asymptota i nagle, tutaj może wezmę kredę w innym kolorze, żeby to pokazać troszeczkę lepiej, nagle okazuje się, że zbliżając się do punktu centralnego, moment pędu znowu zaczyna rosnąć do nieskończoności. I tu się pojawia pewne minimum. I teraz widzimy, że tutaj jest jakby naturalny obszar, w którym taki nasz toroid mógłby się umieścić, prawda? Tutaj widać, że my mamy do czynienia z sytuacją, gdzie dwie gwiazdy neutronowe się łączą i materia jest wyrzucana z centrum do tego obszaru. Natomiast w przypadku, kiedy na przykład formuje się na przykład dysk akrecyjny w centrum galaktyki, mamy odwrotną sytuację. Materia spada z nieskończoności i zbliża się do obszaru centralnego. I teraz jest pytanie, czy ta teoria, która tak ładnie wygląda, można powiedzieć, na tablicy, czy ona ma coś wspólnego z rzeczywistością? No i w tym celu nawiązaliśmy współpracę, tutaj właśnie są ładne rysunki, tu polecam rachunek, można sobie wyliczyć te minima, asymptoty, one mają, wyrażają się bardzo eleganckimi liczbami, tu jest 1,27, 1 na 3 pierwiastki z 3, więc to można wszystko wyliczyć, oczywiście w odpowiednich jednostkach, które skalują to do masy Słońca. No i żeby sprawdzić tą teorię, co my zrobiliśmy? Wzięliśmy tą symulację, którą przed chwilą Państwu pokazywałem i sprawdziliśmy, czy rzeczywiście takie prawo rotacji, ta krzywa się pojawia wokół czarnej dziury. I tutaj mam taki właśnie małą animację, która to powinna pokazać. Szanowni Państwo, tutaj mamy, może ja to zatrzymam na sekundę, tutaj mamy rotujące właśnie, orbitujące dwie gwiazdy neutronowe. Nie wiem, czy to widać, bo tutaj może to jest słabo widoczne, ale tu się pojawia taka krzywa w kolorze niebiesko-czerwonym, która odpowiada, można powiedzieć, tej części prawa rotacji. Prawda? Czyli tutaj, no bo to jest normalne, dwa ciała na orbicie, one też rotują zgodnie z prawem Keplera, więc nie jest to nic zaskakującego, że tutaj się pojawia nam na chwilę taki właśnie fragment tej krzywej keplerowskiej. Te punkty niebieskie tutaj, one to są punkty, które odpowiadają za gaz, prawda, który tam się porusza generalnie z prędkościami losowymi. Natomiast co się dzieje dalej? Te czarne gwiazdy neutronowe zaczynają się zlewać i proszę zwrócić uwagę, że w momencie natychmiast jak tylko powstaje czarna dziura, to tutaj odtwarzamy właśnie tą krzywą, prawda? Ta krzywa, ona oczywiście nie jest tutaj idealnie zgodna, bo to jest tylko wynik symulacji numerycznej, natomiast widać, że w momencie pojawienia się czarnej dziury rzeczywiście prawo rotacji tego toroidu staje się dokładnie takie, no nie dokładnie takie, można powiedzieć, z grubsza takie, jak przewiduje teoria, prawda? Czyli tutaj rzeczywiście ta rotacja wokół czarnej dziury zachowuje się tak, jak to tutaj moi koledzy przewidywali. To my właśnie widzimy koniec tej symulacji. Tutaj widać kolorem czerwonym jest pokazany obszar o największej gęstości, niebieskim o najniższej, więc widać tutaj mamy ten obważanek, prawda, z czarną dziurą w środku i kolory są odpowiednie, prawda, czyli tutaj na tej krzywej rotacji widzimy właśnie obszar, który zajmuje nasz dysk i to jest obszar właśnie prawdopodobnie odpowiadający temu, co zostało wyrzucone w trakcie formowania się tego układu podwójnego. Teraz chciałbym powoli przejść do podsumowania, jakie jest znaczenie tych wyników dotyczących właśnie toroidów wokół czarnych dziur. No tutaj większość moich kolegów jest relatywistami i oni pasjonują się głównie ogólną teorią względności i to, co ich fascynuje w tych obiektach, to jest to, że znaleźliśmy przykłady ekstremalnie zakrzywionej czasoprzestrzeni. Ta czasoprzestrzeń jest zakrzywiona w stopniu, który, że tak powiem, no, przekracza ludzką wyobraźnię. Tutaj jest, można powiedzieć, trailer obrony pracy doktorskiej, która odbędzie się 18 października, naszego kolegi Wojtka Kulczyckiego, który, żeby zilustrować to zakrzywienie czasoprzestrzeni, przygotował właśnie taki film, który ma pokazać, co się może dziać w takim toroidzie. Otóż okazuje się, jak się zrobi dokładny rachunek, że ten toroid, jak zmierzymy jego obwód z zewnątrz, obwód zewnętrzny i wewnętrzny, to się okazuje, że te obydwa obwody są mniejsze niż obwód w środku. No, czyli ten film, który kolega przygotował, ma pokazać właśnie pociąg o długości dwa razy większej niż długość tunelu, który wjeżdża tego tunelu i cały się mieści. Prawda? Więc Państwo, no, tutaj naprawdę ciężko sobie to wyobrazić. Ja tutaj spróbowałem przygotować taką, można powiedzieć, artystyczną wizję, jak miałby wyglądać tego typu, jak miałaby wyglądać tego typu zakrzywiona czasoprzestrzeń. Więc wygląda na to, że to jest coś
w stylu tego właśnie tutaj jest pokazane na rysunku, czyli ta przestrzeń, ona jakby z zewnątrz tworzy taki toroidalny worek, prawda, który ma w środku rozmiar większy niż to widzimy z zewnątrz. Co tu jeszcze ciekawego można w takich... Oczywiście ta czasoprzestrzeń przedstawia różne inne dziwne cechy, ale ta jest, można powiedzieć, jedną z najdziwniejszych tutaj. Moi koledzy często cytują cytat ze Szwejka, prawda, który będąc w szpitalu psychiatrycznym spotkał się z człowiekiem, który takie opinie prezentował i właśnie tam skończył, prawda? Także tutaj no, temat jest bardzo dziwny. Kolejne zagadnienie to jest emisja fal grawitacyjnych. Tutaj pokazałem wykres, to jest znany, wykres znany jako CHIRP. Niektórzy to tłumaczą na język polski jako ćwierk, ponieważ to jest taki, prawda, odgłos, którego amplituda i częstotliwość rośnie, to jest takie ćwierknięcie i to jest emisja fal grawitacyjnych odpowiadająca zbliżającym się do siebie gwiazdom neutronowym, które w pewnym momencie się zlewają, po czym tutaj pojawia się pewien sygnał. No i właśnie ten sygnał, on opisuje ewolucję tego toroidu. No niestety czułość detektorów fal grawitacyjnych, albo można powiedzieć odległość do tych obiektów jest za duża, więc tego na razie nie udało się zmierzyć, ale w przyszłości być może będziemy w stanie przy pomocy detektorów fal grawitacyjnych ustalić, czy ten toroid się rzeczywiście formuje, jak długo trwa, czy emituje fale grawitacyjne, co się z nim dzieje. Kolejna rzecz, do której te wyniki mogą mieć zastosowanie, to poprawienie wizualizacji czarnych dziur. Tutaj zapewne część z Państwa słyszała o słynnej akcji obserwacyjnej, która miała na celu sfotografowanie czarnej dziury w naszej galaktyce, w galaktyce M83. To się udało zrobić. Tutaj jest właśnie przykład symulacji komputerowej, czego się spodziewano, a co zaobserwowano. Więc widać, że to jest z grubsza zgodne. Tutaj ta czarna dziura zakrzywia czasoprzestrzeń. No i tutaj, prawda, ona w szczególności może do tego stopnia zakrzywić światło, że no, ten obraz będzie zupełnie wyglądał inaczej niż to można by sobie wyobrażać w przestrzeni euklidesowej. No tu jest właśnie scena z serialu Star Trek Discovery, kiedy widać, prawda, że ten toroid wizualnie wydaje się być wygięty pod kątem 90 stopni w stosunku do czarnej dziury. Ale on nie jest oczywiście tak wygięty, tylko światło, które z niego się wydobywa, porusza się po zakrzywionych trajektoriach i efekt wizualny jest właśnie taki zaskakujący. Natomiast wszystkie te wizualizacje, czy to używane przez Hollywood, czy używane przez naukowców, one zakładają, że ten polski pączek jest nieważki, prawda? Czyli jego masa jest równa zero. Jeżeli ta masa nie jest równa zero, tylko jest porównywalna z masą czarnej dziury, no to należy się spodziewać, że ten obraz może być zupełnie inny. Kolejna kluczowa rzecz, której te toroidy są istotne, to wygląda na to, że jest to miejsce, w którym powstaje większość pierwiastków ciężkich, prawda? No w szczególności złoto, które budzi szczególne emocje. Odbywa się to na zasadzie tak zwanego procesu R, czyli od angielskiego rapid, szybkiego wychwytu neutronu. Na czym to polega? Jeżeli materię, zwykle to zaczyna się od żelaza, poddamy silnemu promieniowaniu neutronowemu, no to w przypadku procesu S, czyli powolnego, neutron jest przechwytywany przez jądro, po czym to jądro się rozpada. Natomiast w przypadku procesu szybkiego tych neutronów jest tak dużo, że jądro pochłania jeden neutron, drugi neutron, trzeci neutron, czwarty neutron, tu jest właśnie przykład takiego, dopiero potem się rozpada, potem pochłania na przykład dwa neutrony, znowu się rozpada, potem znowu cztery pod rząd i się rozpada i w ten sposób można wyprodukować te najcięższe pierwiastki, czyli uran, złoto, platyna, to co budzi takie właśnie emocje wśród niektórych ludzi. No, można zapytać, dlaczego dopiero teraz o tym się mówi? No ponieważ zwykle, znaczy Hoyle, który stworzył teorię nukleosyntezy, on po prostu powiedział, że żeby wytworzyć te pierwiastki, musimy mieć miejsce we wszechświecie, gdzie temperatura wynosi miliard kelwinów i strumień neutronów wynosi odpowiednio dużo, nam podawał liczbę typu 10 do 24 na centymetr kwadratowy na sekundę. Prawda? Więc tyle powiedziała teoria, natomiast gdzie takie miejsce we wszechświecie, gdzie to zachodzi jest, nie wiadomo było. Wszyscy spodziewali się, że dzieje się to w supernowych. Natomiast po zarejestrowaniu fal grawitacyjnych ze zderzenia gwiazd neutronowych, kiedy ludzie zaczęli to badać, odkryli powstanie tego torusa, nagle wszyscy zrozumieli, że no, gdzie jest najwięcej neutronów? No w gwieździe neutronowej, która, jak sama nazwa wskazuje, składa się z samych neutronów, prawie samych neutronów. Więc jeżeli takie dwie gwiazdy się zderzą, to te wszystkie neutrony nagle są uwolnione, prawda? A z powodu energii zderzenia są również podgrzane. Więc to jest jakby naturalne miejsce, gdzie te pierwiastki są produkowane. No i druga rzecz, co się dzieje z tym toroidem, prawda? Gdyby ten toroid był z powrotem wessany przez czarną dziurę, no to oczywiście pierwiastki zostałyby wyprodukowane, ale by się nie rozproszyły w przestrzeni. Więc tutaj jest oczywiście zadanie dla takich ludzi jak my, żeby policzyć, czy ten toroid, on jest stabilny, znaczy spodziewam się, że nie jest stabilny,
czy on wpada do czarnej dziury, czy raczej się rozprasza w przestrzeni. Prawda? I wtedy można pokazać, że jedno takie zderzenie gwiazd neutronowych produkuje ilość samego złota w ilości iluś dziesiątek mas Ziemi na przykład. No i wreszcie ostatnia rzecz, o której warto wspomnieć, no, że takie czarne dziury stanowią potencjalnie no, niewyczerpalne źródło energii, prawda? Czy to energii akrecyjnej, czy w innej postaci. No tutaj jest screenshot doskonale znanego zapewne części przynajmniej z Państwa filmu Gwiezdne Wojny Powrót Jedi, gdzie taki właśnie reaktor zasilał Gwiazdę Śmierci. Prawda? Więc pytanie, jak coś takiego miałoby działać? No, trzeba by to policzyć. Prawda? Tutaj te rozwiązania, które myśmy znaleźli, mają bardzo ciekawą cechę. Mianowicie w zależności od tego, jak obraca się czarna dziura, ten dysk, ten torus, który okrąża czarną dziurę, można po prostu w pewnym sensie wyłączyć, czyli zniszczyć go. Jeżeli ustawimy odpowiednio kręt, na przykład w kierunku przeciwnym, czarna dziura by się obracała w kierunku przeciwnym niż ten toroid, to ten toroid jakby się odsuwa od czarnej dziury. Czyli tutaj mamy jakby przynajmniej pewną wizję, no, że ta czarna dziura nie po prostu połknie wszystko, prawda, i zniszczy Ziemię, tylko że będziemy mieli jakąś kontrolę. Oczywiście ja sobie nie wyobrażam kontrolowania sposobu, w jaki czarna dziura się obraca, ale analogiczne znane są rozwiązania czarnych dziur, które są naładowane elektrycznie. I tutaj już można sobie bardzo łatwo wyobrazić, że taką czarną dziurę można sterować, na przykład dodając do niej ładunki dodatnie lub ujemne. Także tutaj, kto wie, być może w przyszłości takie czarne dziury będą stanowiły rozwiązanie problemów energetycznych. Tutaj uprzedzając sceptyków, ktoś by mógł zapytać, a skąd my taką czarną dziurę mamy wziąć? Więc tutaj ostatnio pojawiła się bardzo interesująca praca, która zademonstrowała dość specyficzny rysunek, prawda? Mianowicie pojawiła się w tej pracy, pojawiła się czarna dziura w skali 1:1. To jest, proszę Państwa, czarna dziura o masie równej 5 masom Słońca i niektórzy twierdzą, że ta czarna dziura to jest tak zwana planeta X, czyli 10. planeta Układu Słonecznego, której, no niektórzy wiedzą, dlatego nie możemy wykryć, ponieważ jest czarną dziurą. I tutaj ja oczywiście zastanawiałem się, czy ten rysunek jest prawidłowy, ponieważ no, być może raczej to powinno wyglądać jakoś tak, prawda, no bo to jest dziura, no, może by należało to wyciąć. No ale w każdym razie ja tutaj pozwoliłem sobie przygotować parę takich kieszonkowych czarnych dziur. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, no to proszę sobie obejrzeć, jak mogłaby wyglądać czarna dziura. O, tutaj właśnie jest specyfika, czy ta czarna dziura jest z dwóch stron czarna, czy jest z jednej strony czarna, z drugiej strony jest biała. Także proszę o kolegę o rozdanie dalej tych czarnych dziur. I to jest rysunek czarnej dziury w skali 1:1, więc jeżeli takie czarne dziury występują gdzieś w Układzie Słonecznym, no to być może kiedyś w przyszłości będzie dało się ich użyć jako źródła energii, ale najpierw trzeba umieć rozwiązać równania ruchu materii wokół takiej czarnej dziury. I na tym chciałbym zakończyć. Dziękuję bardzo.